bardzo niewykluczone, że to najbardziej drastyczny poranek ze wszystkich. Dlatego, że kinęłam się tylko godzinę. Udało mi się złożyć tą cholerną ostatnią pracę na studia, co oznacza... wolność! A jak już przejdziemy do porządku dziennego, to zdaje się, że mamy dzień siódmy. I chociaż mam spotkanie za godzinę, to idę szybciutko zobaczyć, co się działo wczoraj po południu i co tam u chłopaków i co tam w mieszkaniu. Jestem bardzo szczęśliwa. Moja twarz na to kompletnie nie wygląda. Ale jestem bardzo szczęśliwa. Nie za dużo to tutaj nie dać. Ale mamy ścianę wewnątrz. Sprawdziłam wymiary po ciemoku, to prawda, bo nie mam światełka, ale mam latarkę. No i warto było sprawdzić, bo chłopaki zaczynają zamykać łazienkę płytami i akurat zrobili podłączenia elektryki w miejscach, gdzie wypadałyby korpusy szafek, więc byłoby niefajnie. Mam nadzieję, że to się jeszcze na tym etapie to się da wszystko. Mam nadzieję, że tylko, że się ekipa tym nie zestresuje. Zostawiłam im markery, taśmy w miejscach, w których są korpusy szafek i na jednej i na drugiej stronie. I narysowałam im ołówkiem, gdzie poprzenosić. I zostawiłam im też rysunek, na którym to było wymiarowane wcześniej, ale chyba przeoczyli. O, wchodzą, buziaki. Bardzo szybciutko przekazałam chłopakom wieści o wymiarach i nie chciałam im tam za bardzo wiercić dziury w brzuchu przed pierwszą kawą, którą mają w zwyczaju zrobić, jak tylko przyjadą, zanim jeszcze się przebiorą w roboczo odzież. Więc dałam im tylko znaka, że wszystko jest narysowane, a tymczasem śmigam do roboty. Faktycznie daje mi ta płytowa dużo energii, mimo tego takiego specyficznego czasu, kiedy do dzisiaj w nocy jeszcze był w sensie było intensywnie. Ale, o Jezu, dzieje się, fajnie. Fajnie zobaczyć, jak to wszystko powstaje i że to będzie nasze. Przejechaliśmy do ichniego obi, które się nazywa Hornbach. I zapolowaliśmy na próbki farby i popatrzyliśmy na wykładzinę, która jest, istnieje, kropka, ale nie wybraliśmy jeszcze to, co zrobimy z tymi schodami. I sprawdziłam też klamki i jest parę fajnych, aczkolwiek marzy mi się taka klamka, która będzie miała w środku zamek, żeby nie trzeba było mieć dwóch otworów, tylko po prostu jedno żelastwo, a nie dwa. No i takiej tutaj nie ma. Może zamówimy jakąś w internetach, zobaczymy jeszcze. Teraz szliśmy do Ikei. Do IKEA i poprzymierzamy się do szafy i kupimy listwę LED-ową, o którą poprosiła ekipa i dwie lampki nad łóżko, dlatego że rysunek nie pokazywał, co trzeba zrobić pod nim. Więc dostarczymy to wszystko na Winowie jeszcze, nie, jutro rano po tydzień. Kochani, nie da się policzyć, ile razy przeszłam przez sklep IKEA, albo przez ile sklepów przeszłam, co nie? A powiem ci, że czuję się dzisiaj jak w sklepie z cukierkami. Szarpałabym. Mamy taką wersję, ale nie będziemy mieć tego drugiego. Albo mamy taką. O kurka, kochanie, wygodny ten materac. A tak będziemy buciki trzymać w szafce łazienkowej. A co tam? No i tak się złożyło, że troszkę się zasiedzieliśmy tutaj i się zrobiło późno. Ale udało się zdobyć troszkę łupów i zaplanować rzeczy na później, na zaś. Więc wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Kurka flak, no straszną mi frajdę zrobiła ta wizyta, już szczerze przyznam. No, lubię to. I plecak, zobaczcie, okazał się być bardzo pojemny, chociaż go nie mogę domknąć. I mamy siateczkę w koszyku, na rowerze. I ciężarówka wcale do tego nie była potrzebna. Ożegnam się. Bardzo ciepło, nie oziębę. Dobrej nocy.